Dzięki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak tłumnie tutaj zawitaliście. Na początek może powiem, że nie jestem autorem tej zapowiedzi. To część tutaj jest dodana. Tak, chciałem tylko podkreślić, bo niektóre nawet mnie zaskoczyły tutaj sformułowania. W każdym razie chciałem dzisiaj wam opowiedzieć trochę właśnie o narzędziach w PHP i o tym, jak możemy je wpleść w nasze procesy, jak to wszystko zautomatyzować, żeby sobie ułatwiać pracę. Tak jak w zapowiedzi było, jestem z PHP-em związany od dłuższego czasu w różnych rolach. W ostatnim roku trochę więcej współpracuję z GetResponse i bardzo dużo udało tam się właśnie rzeczy związanych z takimi procesami naprostować albo dodać nowe rzeczy. O tym chciałbym trochę poopowiadać. Także zaczniemy może od tego, że zastanówmy się, co nam przeszkadza i co sprawia, że jesteśmy w pracy zmęczeni. Po prostu jak sobie o tym pomyślimy, to już nas skręca. Macie takie coś? Daily też. Tak, spotkania, tak? Tak, to też, oczywiście, właśnie. Jest dużo takich rzeczy. Mi osobiście przeszkadza po prostu, jak jest coś powtarzalnego, trzeba to robić cały czas i cały czas tak samo. Kiedy, nie wiem, no, mam taki nawet mięśniowy taki uraz, że tak powiem, kiedy już mi się zdarzy, nie wiem, i muszę zrobić takie coś, nie wiem, na przykład wziąć kilka tam mam w Excelu jakichś wierszy i dla każdego tego wiersza coś tam tu kopiuj, tu wklej, tu zrób, przenieś. I po prostu po kilku takich iteracjach już moje mięśnie, że tak powiem, się przykurczają automatycznie i mnie to bardzo męczy. Więc co możemy sobie zautomatyzować, żeby to sobie ułatwić? No jest dużo generalnie takich rzeczy. W tej prezentacji przez część rzeczy się tak trochę tylko prześlizgnę, bo to są tematy, które tak naprawdę nadają się na samodzielną prezentację albo i warsztaty, więc nie ma tutaj czasu po prostu, żeby na ten temat mówić, bo są to na przykład między innymi testy, standardy kodowania, reguły architektoniczne, refaktoryzacja, taka zautomatyzowana oczywiście, i takie procesy QA-owe od A do Z, które można podzielić na takie, które są po stronie dewelopera i w centralnym jakimś tam naszym procesie CI-owym. Jeżeli chodzi o testy, to tu w ogóle nie będę jakby w to wnikał, bo zakładam, że wszyscy piszą testy, a jak nie, no to sorry. Natomiast możemy wyróżnić różne, tak? Są jednostkowe, funkcjonalne, mutacyjne, tam przed chwilą na prezentacji na ten temat też coś było wspomniane, end-to-end, kontraktowe, nie wiem, czy tam ktoś z was korzysta z Pacta. Także jest wiele różnych rodzajów testów. To oczywiście są narzędzia, które wywołują te testy, sprawdzają poprawność naszej aplikacji. Też możemy to wpleść w procesy. Nie będę tutaj oczywiście w to wnikał. Ja bym przeszedł po prostu do następnego tematu, jakim są standardy kodowania. Podejrzewam, że wszyscy z was macie jakieś tam swoje preferencje, jak kod powinien wyglądać, jak chcecie, żeby wyglądał. I podejrzewam, że spotkaliście się czasami z różnymi wojenkami typu tabulatory, spacje, i tam, tam coś źle napisałeś na code review, czasami wychodzą różne rzeczy. Ja chciałem podkreślić, że code review to nie jest miejsce na wytykanie klamer. Jak ktoś wam na code review mówi, słuchaj, tu zrobiłeś dwa returny zamiast jednego, to moim zdaniem powinniście takie dyskusje od razu zamykać jako rozwiązane i powiedzieć, chcesz mieć to inaczej, to niech będzie narzędzie do pilnowania standardów. Jeżeli go nie ma w ogóle, to je wdrożyć. Jak jest, to trzeba je przekonfigurować, żeby to wyłapywało. Code review nie jest miejscem na to, żeby na takie tematy dyskutować i to wytykać. Jeżeli chodzi o standardy kodowania, to wiadomo, że są jakieś tam PSR-y, które coś tam definiują. Natomiast ja bym się na tym specjalnie nie skupiał. Osobiście, nawet chyba dzisiaj, była dyskusja na Twitterze na ten temat. Ja napisałem tam i tak uważam po prostu, te PSR-y to są jakieś standardy bazowe, z których można wychodzić, one mogą nam się podobać lub nie. My możemy się po prostu skupić na tym, jak my byśmy widzieli, żeby nasz kod wyglądał. Możemy sobie sami stworzyć te standardy. Jeżeli my chcemy mieć klamrę w tej samej linii,
A PSR mówi inaczej, trudno, tak? To jest nasz projekt, my sobie chcemy go zrobić tak, jak my chcemy, żeby on wyglądał. Są różne narzędzia, które mogą nam w tym pomóc. Najprostszym z nich, ale bardzo przydatnym, jest editor config. To jest tak naprawdę taki mały standardzik, który się przyjął i jest zaimplementowany w wielu różnych środowiskach programistycznych, a który po prostu polega na tym, że definiujemy jakieś tam kilka reguł w prostym pliku editor config. No i tak jak tu widać, reguły dla wszystkich plików, one jakby są dziedziczone. Tu mogą być nadpisywane, tu akurat dla YAMLi jest wcięcie mniejsze niż normalnie. To polega po prostu na tym, że w momencie zapisywania pliku on IDE nam to formatuje według tych reguł, także nigdy poza nasz komputer tak naprawdę nie wyjdzie kod, który różni się od tych reguł. Więc to od tego w ogóle bym zaczynał, to jest pierwszy punkt, gdzie można to po prostu ustandaryzować. I potem oczywiście wkraczają narzędzia bardziej poważne, na przykład PHP CS Fixer. I tu mamy nawet polski akcent, bo nie wiem, czy wiecie, współautorem tego narzędzia jest Dariusz Rumiński, którego pozdrawiam serdecznie. I jest oczywiście teraz jednym z maintainerów. I PHP CS Fixer pewnie znacie. Kto zna, bardzo dużo rąk, a kto, to inaczej, a kto nie używa na przykład? Okej, okay. Jest jedna osoba, okej. Okay. Ale używasz czegoś innego, czy w ogóle? Czegoś innego, dobrze. W każdym razie, PHP CS Fixer jest, tutaj akurat coś chyba wyjechało minimalnie poza ramy, nieważne. W każdym razie jego konfiguracja jest po prostu kodem PHP-owym. Co widać, można różne rzeczy robić, można wymusić, nie wiem, żeby nagłówek był jakiś ustandaryzowany, są zestawy reguł, poszczególne reguły, które można jakoś tam konfigurować i tak dalej, i tak dalej. Ale jak widać, może to się dosyć skomplikować. Nie każdy jakby potrafi spamiętać te wszystkie reguły, jakie one się nazywają, więc żeby sobie to ułatwić, możemy skorzystać z takiego narzędzia tutaj. To jest PHP CS Config, PHP CS Fixer Konfigurator. I tu jest bardzo fajna rzecz, na przykład możemy sobie w wyszukiwarce tam wyszukać jakieś reguły, widzimy w jakich zestawach te reguły są. Jak sobie otworzymy taką poszczególną regułę, to tam też widać, jakie ona ma opcje konfiguracyjne, więc można to sobie wszystko fajnie dostosować, osiągnąć taką konfigurację, która będzie nam zapewniała kod dokładnie w takim stanie, w jakim go chcemy zastać. Alternatywą dla CS Fixera jest Code Sniffer. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, narzędzie, które powstało trochę wcześniej. Co do zasady jest bardzo podobne, tak? Tylko różni się konfiguracją, tam akurat XML-owo, nie wiem, czy można PHP-owo, ale kiedy jeszcze korzystałem ze Sniffera, to była konfiguracja w XML-u, ale jakby polega na tym samym. Są zestawy reguł, pojedyncze reguły, można ignorować różne pliki. Cel jest ten sam, żeby kod wyglądał dokładnie tak, jak chcemy. Wspominam też o Code Snifferze, dlatego że jest jedna fajna rzecz z nim związana, jest mianowicie taki plugin, który pomaga nam w weryfikacji kompatybilności z wersjami PHP. I to może nam posłużyć w co najmniej dwóch scenariuszach. Po pierwsze, jeżeli tworzymy bibliotekę, która jest reużywalna w wielu innych projektach i wspieramy różne wersje PHP, to chcemy się upewnić, żeby na przykład nasza biblioteka była zgodna, nie wiem, od PHP 7.2 do 8.1. I ta biblioteka nam zapewnia to, że nie użyjemy w kodzie żadnych rzeczy, które nie są zgodne z wszystkimi tymi wersjami, które wspieramy. Czyli na przykład nie użyjemy funkcji, czy tam jakichś klas z PHP 8.0, dlatego że wspieramy 7.2, tak? Więc nie po prostu to od razu zostanie wyłapane. Jest to bardzo ciekawe narzędzie, które może pomóc. I drugi scenariusz jest taki, że na przykład szykujemy się do aktualizacji naszego systemu, żeby wspierał właśnie, jesteśmy obecnie na 8.0, chcemy wspierać 8.1, albo jesteśmy na 7.4, chcemy wspierać 8.0. Możemy sobie taką kompatybilność włączyć, taki skan i też zbierać informacje o tym, co tam jest. I oczywiście tutaj jest tak, że
generalnie możemy chcieć wyłapywać tylko błędy, typowe błędy. Możemy też sobie skonfigurować, że warningi na przykład to są takie rzeczy typu deprecaty wprowadzone w 8.0 albo o różnych rzeczach możemy wiedzieć wcześniej. A co by się stało, gdybyśmy połączyli PHP CodeSniffera i PHP CSFixera? Ktoś wie? Nie ma. A coś tam usłyszałem? ECS, dokładnie, Easy Coding Standard. To jest fajne narzędzie, które ja osobiście używam i które lubię, właśnie z tego powodu, że ono łączy funkcjonalności tamtych dwóch. To jest tak naprawdę taki prosty wrapper, który ma w sobie silnik, który potrafi uruchamiać zarówno fixery z CSFixera, jak i sniffy z CodeSniffera. I do tego oferuje taką prostą konfigurację. Osoby w dalszych rzędach może niekoniecznie wszystko widzą sensownie, natomiast to również jest kod PHP-owy. Można, jest fajna, elastyczna konfiguracja skipowania, czyli pomijania. Można pomijać całe katalogi, można poszczególne fixery ignorować, można poszczególne nawet rodzaje błędów ignorować. Oczywiście wyniki są cache'owane, więc jak odpalimy raz całość, a potem zmienimy jeden plik, to tak naprawdę większość leci z cache'a, a tylko ten jeden zmieniony plik jest weryfikowany. Można też wymusić wcięcia i znaki końca linii. I tutaj fajnie też widać, że na przykład ECS działa w taki sposób, że zrównolegla te procesy, więc korzysta z, jeżeli mamy na przykład 16-korowy procesor, to znacznie szybciej ta analiza przejdzie, niż jak mamy mniej korów dostępnych. Oczywiście tu można to konfigurować, jak potrzeba fizycznie obniżyć, żeby nam nie zamulał komputer, to można to zrobić. Są zestawy reguł i tak dalej, i tak dalej. Konfiguracja jest bardzo przyjemna, więc fajnie z tego można skorzystać. Jakbyśmy mieli podsumować standardy, czemu chcemy to automatyzować, no to przede wszystkim mamy tą spójność wizualną, tak? Chcemy kod, żeby wyglądał w jakiś tam sposób, no to będziemy to mieć. Chcemy to zautomatyzować, bo nie, tak jak powiedziałem, nie chcemy tego pilnować ręcznie na code review, automatyzujemy. Łatwo sobie to szlifujemy, jeżeli nam właśnie na code review ktoś zwróci uwagę, kurczę, to jednak jest nie tak, wolałbym, żeby to było inaczej, to moim zdaniem powinniśmy to zaadresować w osobnym, jakimś dedykowanym merge requestie, zmienić konfigurację, najlepiej przelecieć cały kod z góry na dół, żeby dostosować do nowej konfiguracji, ale nie robić tego w ramach merge requesta, który dostarcza wartość jakąś biznesową. Ale dzięki temu mamy więcej czasu na właściwą pracę, bo po prostu się nie musimy tym przejmować, to o to dba nam automat. I to tyle, jeżeli chodzi o standardy kodowania. I możemy przejść to teraz do tematu statycznej analizy. Oczywiście to, co rozmawialiśmy przed chwilą, to też jest statyczna analiza, bo ten kod nie jest uruchamiany tak naprawdę. On jest cięty na tak zwane AST, czyli Abstract Syntax Tree, i tam jest po prostu analizowane wszystko cięte na tokeny. Więc to też jest statyczna analiza, ale teraz przejdziemy do tematu takiej analizy, która wykrywa nam błędy. Nie błędy, że klamra jest nie w tym miejscu, tylko błędy takie typowe, po prostu, że coś nam zadziała źle, jeżeli ten kod zostanie uruchomiony w takiej formie, w jakiej jest. No i to oczywiście na pierwszy ogień możemy tutaj wspomnieć PHP Stana. Osobiście teraz korzystam z tego narzędzia, natomiast są też różne, o tym będzie za chwilę. Jeżeli chodzi o PHP Stana, to do czego on służy? Wczesne wykrywanie błędów logicznych w kodzie. Jeżeli na przykład spodziewamy się, że argument jakiejś metody jest jakiegoś typu, a w innym miejscu jest wywołanie tej metody i tam jakiś inny typ jest przekazywany, no to właśnie tutaj to zostanie wykryte. Niezgodności w kontraktach to też fajnie widać, bo jeżeli na przykład mamy interfejs, który ma jakąś sygnaturę, a my mamy implementację i ta sygnatura się różni, to od razu też będzie wykryte. Niewłaściwe użycia, jakieś wiele różnych po prostu takich scenariuszy, które mogą nam wstępnie powiedzieć, że coś jest nie tak. Standaryzacja. Jest taka fajna, taki fajny plugin, PHP Stan Disallowed Calls. I on służy do tego, że możemy sobie definiować różne reguły, takie już nasze, typowe, że na przykład, nie wiem,
używaliśmy do tej pory jakiejś biblioteki, w vendorach ją mieliśmy i w kodzie naszym jej używamy, ale chcemy się zmigrować na inną. No i to jest proces długotrwały, ale już nie chcemy dodawać takich samych użyć w kodzie naszym istniejącym, tak? Więc możemy sobie zrobić regułę i jeżeli ktoś dodaje nowy kod i użyje tej metody, której już nie chcemy używać, to dostanie błąd. Tego nie używamy, użyj czegoś tam, tak? Podaje się jakiś zastępnik i wtedy fajnie to widać. Więc to też może nam pomóc. I to tak naprawdę PHP stan i w ogóle statyczna analiza, można powiedzieć, że rozszerza funkcjonalności PHP, co nie znaczy oczywiście, że magicznie PHP potrafi więcej zrobić niż normalnie potrafi. Chodzi o to, że po prostu te narzędzia obsługują oczywiście w formie takich zwanych metadanych, powiedzmy w formie adnotacji, różnego rodzaju typy, które nie są natywnymi typami w PHP, ale możemy sobie ich użyć i zdefiniować w taki sposób, żeby bardziej klarownie opisać to, co gdzieś tam przez naszą aplikację przepływa. No to na przykład generiki możemy definiować, różne niestandardowe typy w stylu no empty string chociażby, czyli wiemy, że to jest string i po stronie PHP możemy co najwyżej zrobić string, ale my chcemy wymusić, żeby to nie był pusty string, prawda? Więc możemy sobie to na poziomie tego narzędzia wymusić i na przykład definiować bardziej konkretne struktury danych tam, gdzie są używane tablice. Zagnieżdżone tablice możemy typować, jakiego rodzaju są klucze, jakie w ogóle są te klucze, jeżeli to są stringowe klucze, jakiego rodzaju są wartości pod tymi kluczami i tak dalej, i tak dalej. To nam zapewnia pewnego rodzaju kontrakty w miejscach kodu, który jest po prostu jakiś tam przestarzały, można powiedzieć. Zazwyczaj w jakimś tam kodzie legacy można powiedzieć, że te tablice gdzieś latają na lewo i prawo. Ja osobiście odradzam, no ale oczywiście, że gdzieś tam się przewijają i PHP stan może nam w tym pomóc, żeby to zapewnić jakieś poważniejsze kontrakty na tych tablicach. No dobra, ale jak wyglądałoby wdrożenie takiego PHP stana w istniejącym projekcie? No powiedzmy tak, prawda? Wdrażamy narzędzie i ono od razu nam robi pełno błędów do naprawy. No i co z tym fantem możemy zrobić tak naprawdę? Pierwsze, co możemy zrobić, to odciąć wszystko grubą kreską, czyli właśnie poprzez tak zwane pliki baseline. Tak naprawdę polega to na tym, że generujemy plik, który zawiera wielką litanię ignorów z błędów znalezionych w naszej aplikacji. To sprawia, że jak taki plik baseline dodamy do naszej konfiguracji narzędzia, przy następnym przebiegu ono już tych błędów nie będzie zgłaszać, czyli jesteśmy na czysto. Po prostu ignorujemy wszystko to, co zastaliśmy w aplikacji. Czy to jest dobre? Nie wiem. Można spróbować też naprawić wszystko. No tylko niestety, jak się już usiądziecie do raportu PHP stana, to może się okazać, że dniówka wam zejdzie na zapoznaniu się z tymi błędami, prawda? Więc no cóż, trzeba do tego podejść trochę inaczej. I takie wdrożenie może wyglądać następująco, że sobie dodajemy PHP stana i rozszerzenia, które nas interesują, bo oczywiście są na przykład rozszerzenia do PHP Unita, które też potrafią weryfikować właśnie użycie w testach i tak dalej, i tak dalej. Ustawiamy sobie po prostu poziom analizy na zero, czyli w przypadku PHP stana to jest najniższy poziom analizy. Wykonujemy taką analizę, naprawiamy co się da, najlepiej po prostu wszystko, tak, ale nie oszukujmy się, czasami się nie będzie dało, albo będzie to trwało zbyt długo, więc możemy sobie po prostu albo wygenerować ten baseline, albo alternatywą jest też dodanie takich jawnych ignorów w formie regexów. Znaczy ten baseline też to jest zestaw regexów, tylko że możemy sobie je podrasować w taki sposób, że za jednym zamachem, jedną regułą, na przykład wiele różnego rodzaju podobnych błędów możemy zignorować. I to się robi też w głównym jakimś tam pliku konfiguracyjnym. I dzięki temu możemy wiele błędów za jednym zamachem zignorować. I potem oczywiście podbijamy poziom analizy do następnego, wykonujemy analizę i tak w kółko, i tak w kółko. Aż dojdziemy do jakiegoś poziomu, który już jest satysfakcjonujący. To jest mniej więcej poziom szósty, moim zdaniem. Bo później to już są takie naprawdę upierdliwe rzeczy w stylu tam właśnie, że
są tablice, ale bez rodzaju rzeczy, które są w środku w tablicy i tak dalej, i tak dalej. To już tak naprawdę potem takie drobiazgowe. Także różnie to z tym bywa, ale ja polecam w okolicach 6. PHP Stan ma jeszcze taką ciekawą opcję, która się nazywa Bleeding Edge. Polega to na tym, że on ma w środku feature toggle i każda wersja PHP Stana, bodajże od 1.7, ma w sobie reguły, które tak naprawdę będą wdrożone w jakiejś tam kolejnej wersji. Niekoniecznie w następnej, ale w którejś następnej. I po prostu, jeżeli sobie włączymy taką regułę Bleeding Edge, to jest, jako jesteśmy takimi early adoptersami wtedy i zaczynają nam działać te reguły, które dopiero wejdą jako standard w przyszłości. To sprawia, że mamy więcej błędów wykrytych najprawdopodobniej, ale to też sprawia, że możemy stracić stabilność, bo te reguły nie po to są ukryte za feature togglem, tak nie bez powodu, po prostu one są w rozwoju i są weryfikowane pod kątem działania i ludzie, którzy korzystają z tego Bleeding Edge, też raportują ewentualne błędy i dzięki temu pomagają w poprawnym rozwoju PHP Stana. No dobra, ale cały czas rozmawiamy o raportowaniu, raportowanie, raportowanie, a co z naprawą tego, prawda? My chcemy te błędy wyeliminować najlepiej. No i tu niestety jest problem, ponieważ PHP Stan nie naprawia błędów. Chyba że skorzystamy z wersji PHP Stan Pro, która jest po prostu płatną licencją. No niestety, ja sobie zrobiłem okres próbny jakiś tam i tak jak widać, tu mi brakuje typu. No i PHP Stan, tu mogę sobie apply zrobić. I co najwyżej mi zrobił ignore next line i to nawet dwa razy, żeby było pewne, że zignoruję. No nie bardzo, nie o to mi chyba chodzi, jakby w tym narzędziu, które kosztuje o 70 czy 80 dolarów, jak się płaci w cyklu rocznym, więc nawet tak solidnie. No nie powiem, żeby mnie to satysfakcjonowało, próbowałem sobie znaleźć jakiegoś rodzaju błędy, gdzie ta naprawa rzeczywiście miałaby sens, jakoś nie znalazłem. Wprawdzie nie szukam jakoś może bardzo wnikliwie, ale no proste rzeczy robiłem właśnie. Chciałem tutaj tak naprawdę brakowało typu, który w konstruktorze mógłby być wyciągnięty z konstruktora, bo był tam zdefiniowany, więc można by to było naprawić naprawdę sensownie, ale niestety. No dobra, ale jakie są zalety ogólnie PHP Stana? Bardzo dużą zaletą jest to, że raz jak wdrożymy takie narzędzie, to ono cały czas działa. Dopisujemy kod i ten nowy kod, no pod warunkiem oczywiście, że on jest objęty tą analizą, co wynika z konfiguracji, no to po prostu jest analizowany. Autor pracuje nad PHP Stanem tak naprawdę jako full time, ponieważ zarabia na sponsoringu GitHubowym czy tam na innych systemach sponsoringowych plus na licencjach pro. Więc tak naprawdę on 8 godzin dziennie może poświęcać na PHP Stana i na tym się skupia i rozwija. Więc to jest niewątpliwa zaleta. Dokumentacja jest naprawdę świetna, moim zdaniem, i dokumentacja dla twórców rozszerzeń też jest świetna. I to jest o tyle ważne, że po prostu jeżeli chcemy sobie zrobić jakieś swoje rozszerzenie, które robi tam nam jakieś customowe rzeczy, no to znajdziemy informacje, które są naprawdę interesujące. I jest dużo dostępnych rozszerzeń, które są już po prostu gotowe. Przyspieszmy może trochę. Jakie są wady z kolei? Jest zasobożerny, niestety. Potrafi bardzo przymulić kompa. On też wspiera właśnie zrównoleglanie procesów, więc jak się mu nie zrobi limitu i ciągnie po wszystkich korach, to uwierzcie mi, że nawet porządny sprzęt potrafi to odczuć. Subiektywnie uważam, że ten system ignorowania jest kiepski. Nie odpowiada mi w 100%, znaczy jest potężny, że tak powiem, bo przez to, że to są regexy, to można sobie zignorować no to prawie że dowolnie, natomiast mi się nie podoba to, że nie można poszczególnych reguł ignorować, a tym bardziej na poziomie pojedynczego pliku gdzieś tam. Znaczy można tam też z tymi regexami sterować, ale do końca mi to nie odpowiada. Także no właśnie, no i naprawa tylko w wersji Pro, a i tak to jest takie, nie powiedziałbym, żeby dobre. W każdym razie. Słucham?
Być może tak, być może po prostu to jest dalej w rozwoju, ciężko powiedzieć, za krótko używałem być może, no ale takie no pierwsze wrażenie jak na osobę kupującą, powiedzmy, która chce z tej subskrypcji skorzystać i ma te 30 dni, no to takie pierwsze zetknięcie z naprawą, która nic nie naprawia, tylko jakieś bzdury dodaje, no to nie jest za specjalnie ciekawe doświadczenie. Alternatywą dla PHP Stana jest Psalm. To jest narzędzie, które powstało w Vimeo i zostało później udostępnione. Tutaj nie będę się opowiadał długo o tym, dlatego że idea jest dokładnie taka sama. Także omówimy po prostu takie proste różnice. Tutaj jest elastyczna konfiguracja i tu chodzi o to, że a może to opowiem zaraz przy kolejnym punkcie. Właśnie to tu jest, w Psalmie jest coś, co mi brakuje w PHP Stanie, bo PHP Stan ma tylko taką adnotację ignore next line, którą widzieliśmy przed chwilą, natomiast Psalm ma Psalm suppress i tu można sobie, i po tym Psalm suppress można dopisać konkretną nazwę reguły, którą chcemy ignorować w danym miejscu kodu. Więc jeżeli nie wiem, w danym miejscu Psalm coś nam krzyczy, że tam coś jest źle, a my mamy 100% pewności, że to jest dobrze, bo tam na przykład jest jakaś magia, jakieś dziwne rzeczy się dzieją i on tego nie rozumie, no to możemy to po prostu zignorować w tym konkretnym miejscu. W Psalmie jest na odwrót. Tutaj najniższy poziom, czyli 0, to jest najdokładniejsza analiza. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, w PHP Stanie poziomy idą do góry. 9 jest obecnie chyba najwyższy i to jest najdokładniejsza analiza. I tutaj w Psalmie jest taka ciekawa opcja właśnie, że generujemy tak naprawdę plik konfiguracyjny i w zależności od tego, który poziom podamy przy inicjalizacji, on tam będzie zawierał różne reguły, czy tam w zasadzie ignory tych reguł. Ale możemy sobie właśnie sterować na poziomie poszczególnych reguł, także w PHP Stanie operujemy tak naprawdę na tych poziomach predefiniowanych. W Psalmie możemy sobie trochę bardziej sterować tym zakresem. Takie przynajmniej mam wrażenie. I zaletą Psalma jest to, że ma wbudowany fixer. Psalter, czyli Psalm Alter. Ale on też działa w ograniczonym zakresie. W dokumentacji jest wymienione, które reguły podlegają naprawie. Oczywiście nie da się naprawić wszystkiego, bo czasami to jest po prostu coś, co deweloper musi się przyjrzeć i no, po prostu zmienić. Te jakieś decyzje muszą być podjęte. Dobra, i tyle, jeżeli chodzi o statyczną analizę pod kątem błędów. Przejdziemy teraz do tematu refaktoryzacji. Czy ktoś wie, o jakim narzędziu teraz będzie mowa? Nie, bardzo się cieszę, że dużo osób zna to narzędzie, ponieważ jest fajne, niekoniecznie jego logo. Natomiast samo narzędzie sprawdza się rewelacyjnie. Ludzie, którzy tutaj są z nami, a nie znają narzędzia, to zaraz się mogą dowiedzieć, do czego służy. Masowa refaktoryzacja kodu, oczywiście. Standaryzacja, dlatego że możemy sobie też napisać reguły, które po prostu nam pewne rzeczy zamienią na inne i w sposób automatyczny nam to zrobią, czyli tak jak w PHP Stanie możemy sobie wykryć i tylko zaraportować te błędy, tak tutaj możemy sobie napisać rektory do tego, żeby to się automatycznie zamieniło. Pozbywanie się wycofanych użyć, czyli tak zwane deprecated. Jeżeli są w bibliotekach takie miejsca, to rektor też ma reguły na to, że potrafi pewne stare metody na przykład zamienić na nowe. Możemy oczywiście właśnie się dzięki temu przygotować do upgrade'u do nowszych wersji bibliotek albo w ogóle przejść na wyższą wersję PHP i automatycznie użyć w tych funkcjonalności, które są w PHP. To jest w ogóle świetne rozwiązanie, dlatego że, nie wiem, mamy 7.4, chcemy przejść na PHP 8 i po prostu konfigurujemy nasz runtime, konfigurujemy rektora, przemielamy cały kod i na przykład wszędzie mamy constructor property promotion od razu po prostu zrobione, pyk, działa. Także można to sobie zautomatyzować. To o tym może za chwilę. Konfiguracja jest bardzo podobna jak w ECS-ie, bo to jest ten sam autor. Są zestawy reguł. Tutaj są dwie takie istotne rzeczy. Import names to sprawia, że jeżeli gdzieś mamy fully qualified class name użyty w kodzie, to możemy go zamienić na import, a import short classes mówi o tym, że
Jeżeli z głównego globalnego namespace są używane klasy, to też je chcemy zaimportować. To jest preferencja dla każdego inna, więc można to sobie włączyć lub wyłączyć. On też oczywiście wspiera zrównoleglanie, ignorowanie różnych ścieżek. Zaletą jego jest to, że jest dostarczany jako prefikst, co oznacza, że kod rektora jest, o tym może za chwilę, w każdym razie on nie ma zależności za dużo. Jedyną jego zależnością jest PHP stan tak naprawdę. Cała reszta zależności, o które się opiera, żeby działać, są dostarczane jako vendor po prostu w paczce rektora. Czyli to minimalizuje nam ryzyko konfliktów podczas instalacji rektora w naszym projekcie. Jest oczywiście mnogość reguł, możliwość łączenia w zestawy, konfiguracja jako kod PHP, co sprawia, że to wszystko podlega też statycznej analizie, refaktoryzacji, czyli rektor może zrefaktoryzować konfigurację rektora, takie tam rzeczy elastyczne, API właśnie, to co tutaj widać. I jest też adnotacja no rektor, więc można też w poszczególnych miejscach kodu ignorować pojedyncze reguły, jeżeli nam rektor nie wiedzieć czemu psuje kod w jakimś miejscu. Także, no i właśnie, to jest ciekawa rzecz i to się też dotyczy tego dostarczania jako prefikst. Rektor sam w sobie jest pisany w PHP 8.1, ale podczas robienia release'u kod jest cały downgrade'owany do 7, tam nie pamiętam teraz ile, w każdym razie do najniższej wspieranej wersji obecnie przez rektora, no bo niekoniecznie wspieranej tej oficjalnie. Czyli dostarczany jest kod, który działa na wielu wersjach PHP, pomimo tego, że wstępnie jest pisany na najnowszej. I właśnie jest wiele reguł, które potrafią downgrade'ować kod, co jest bardzo też pomocne właśnie, jeżeli sami byśmy chcieli pisać w najnowszym PHP i korzystać z jego funkcjonalności, ale chcielibyśmy dostarczać ten kod innym osobom, które korzystają ze starszej wersji PHP, to właśnie można to sobie w ten sposób zautomatyzować. Tu bym chciał zwrócić uwagę na ten rektor config, dlatego że swego czasu tutaj był dostarczany inny kontrakt, to był zwykły serwis konfigurator od Symfony, ale swego czasu otworzyłem taką dyskusję na GitHubie i z tej dyskusji doszło do tego, że Tomas jakby zobaczył konieczność zmiany tego kontraktu. Doszło do tego, że wystawiłem nawet pull requesta, który dostarczał taki inny konfigurator, który nie konfliktował z innymi namespace'ami tak naprawdę w projekcie, bo problem się pojawia, kiedy używamy i rektora, i ECS-a w jednym projekcie, które są budowane w podobny sposób, mają podobne te wbudowane zależności i nasz IDE na przykład potrafi znaleźć tą samą paczkę w dwóch miejscach albo jakieś takie dziwne rzeczy się dzieją, tak? I wystawiłem tego pull requesta, a niestety nie został zmerdżowany, dlatego że Tomas przejął temat i dorobił właśnie jeszcze bardziej bogate to API, ale generalnie proces rozpocząłem i teraz mamy taki fajniejszy, powiedzmy, konfigurator. Tutaj zresztą widać kontener konfigurator, tak to wyglądało wcześniej. I pierwszym problemem było to, że tutaj normalnie jak chcieliśmy skonfigurować regułę, czyli przekazać do niej jakieś dedykowane parametry, no to IDE tutaj mówił, że Symfony tam bla, 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 kontener konfigurator nie ma metody configure. Bo rektor jeszcze robi taką sprytną rzecz, że w trakcie instalacji swoich vendorów używa takiego narzędzia do patchowania i w czasie rzeczywistym zmienia kod w swoich własnych vendorach. Czyli właśnie na przykład w kodzie Symfony zmienia właśnie return type jakichś tam metod, żeby zwracał ten swój własny konfigurator. I dlatego w teorii tutaj jest, ta metoda istnieje, ale IDE nie zawsze o tym wiedziało. Po tych zmianach, które zostały zrobione, już tego problemu nie ma, dlatego że kontraktem jest klasa, która jest dostarczana przez rektora i z niczym innym się nie kłóci. Podobnie jest w ECS-ie. Jakie są wady rektora? Moim zdaniem słaba dokumentacja, jakaś taka znikoma. A już tym bardziej, jeżeli chodzi o tworzenie swoich własnych rektorów. Kto pisał kiedykolwiek jakiegoś własnego rektora? Są tu osoby? Okej, mamy dwie. I co, jak sobie radziliście?
Ciężko, co? Głównie polega to na tym, że przegląda się inne istniejące rektory, patrzy się po prostu, jak to zostało zrobione, jakie tam są, bo tam jest auto-wiring i w ogóle, więc trzeba poprzeglądać po nazwach nieraz, jaka klasa jest gdzieś tam wstrzyknięta, nie wiem, jak chcemy, nie wiem, wyłapać jakieś użycia klas, to co trzeba tak naprawdę zrobić, albo zmodyfikować, nie wiem, zmienną. Jest dużo tam, bardzo dużo w tym rektorze rzeczy, natomiast praktycznie nie istnieje dokumentacja do tego, czyli trzeba się wzorować po prostu na istniejących rektorach. Niektóre reguły są subiektywne i no to one po prostu też ewoluują. Czasami one się pojawiają, później znikają, bo okazuje się, że feedback jest taki, że to tak naprawdę psuje albo nic nie poprawia, albo jest na tyle jakieś subiektywne, że w ogóle nie ma sensu, bo jedni się z tym zgadzają, a inni nie. Więc tutaj też po prostu na szczęście można sobie to ignorować, więc jak któryś domyślny rektor nam po prostu nie podchodzi, to możemy go pominąć w konfiguracji. Wadą jest oczywiście to, że to jest wciąż na etapie zero, czyli jest niestabilne. Na tyle niestabilne, że pojawiają się BC breaki nawet w patchach. I tu na przykład taki przykład w 0.14.1, to dotyczy tak naprawdę właśnie twórców rektorów, czyli reguł refaktoryzujących, ponieważ w testach była taka abstrakcyjna klasa, taka bazowa dla rektorów, czy tam do testów w zasadzie abstract case, czy test case, czy coś takiego. I tam był kontrakt opierający się o smart file info i w tej wersji zostało to zmienione i tam jest po prostu zwykły string ze ścieżką do pliku. No i tu się znowu muszę pochwalić, że to moja wina, bo ja wyszedłem z tym pomysłem. Znaczy, to znowu problem polegał na tym samym. Smart file info było dostarczane jako zależność w tym prefiksowanym vendorze, który jest dostarczany w ramach paczki rektora, a jednocześnie taki sam smart file info był w paczce z ECS-em. Więc znowu jakieś dziwactwa się potrafiły dziać, że dwa razy ta sama klasa była wykrywana, a jeszcze jak ktoś używał tego w swoim własnym projekcie do czegoś tam, to jeszcze gorzej. Także ja też to zasygnalizowałem, że wszystko, co wychodzi jakby poza silnik rektora, co jest widoczne na zewnątrz, jest API albo w konfiguracji, albo właśnie w testach, tam gdzie tworzymy reguły i te reguły dostarczamy do silnika, no to tam nie powinno wychodzić nic, co jest wewnętrznym vendorem rektora w tym przypadku. No i to też zostało zmienione niefortunnie w wersji patchowej, więc jak komuś coś popsułem, to sorry, no ale summa summarum efekt jest dobry. I moim zdaniem wadą jest też właśnie ta zależność od PHP Stana, dlatego że jeżeli nie używamy PHP Stana w projekcie, jako narzędzia dostatecznej analizy, to jeżeli chcemy użyć rektora, to PHP Stan i tak zostanie zainstalowany, więc to jest dodatkowa zależność. A jeżeli z kolei używamy PHP Stana, no to mogą być konflikty, tak? Albo ewentualnie nasza wersja PHP Stana używana sprawi, że nie zmieścimy się znaczy nie będziemy mogli użyć najnowszego rektora. Dobra, lećmy dalej. A, jeszcze jest taka wada, że Tomasz nie lubi issue, więc jak ktoś zgłasza problem, ale nie ma na tyle kompetencji albo czasu, żeby ten problem naprawić, to jest duża doza prawdopodobieństwa, że issue zostanie zamknięty po prostu, bo tak. W każdym razie, przejdźmy dalej. Jest sobie architektura. To też możemy automatyzować. Są takie narzędzia jak DepTrack. DepTrack służy do tego, żebyśmy mogli określić reguły w naszym systemie, żeby wyznaczyć granice, które są nie do przekroczenia. Czyli na przykład jeżeli mamy jakiś tam kontekst aplikacji i jest drugi kontekst, to one między sobą na przykład nie mogą używać klas nie od siebie, tylko z tego drugiego. Albo możemy w poziomie, jeżeli mamy architekturę warstwową, to możemy wymusić, że infrastruktura korzysta z aplikacji, aplikacja używa domeny, a nie w drugą stronę. Więc DepTrack nam to też fajnie wymusza. Jest też narzędzie względnie nowe, które się nazywa PHP Architect. To akurat sobie nawet wypróbowałem. Jest dosyć ciekawe. Tutaj mam taki przykład. Właśnie mam taką paczkę, która służy do refaktoryzacji, znaczy do migracji w biblioteki MoneyPHP. Właśnie z użyciem rektora. No i tutaj widać, że wszystkie klasy, które są
tutaj słabo widoczne, no ale gdzieś tam w rector money rule, no to one muszą się kończyć na rektor, no i też jednocześnie muszą rozszerzać abstrakt rektor. I dzięki temu mamy wymuszenie poprzez narzędzie, że jakąś tam standaryzację w projekcie mamy. Jak tworzymy nową regułę, no to ona musi się nazywać odpowiednio, musi dziedziczyć po tej klasie i mamy to zautomatyzowane. Odpalamy sobie takie narzędzie, ono nam wykrywa problemy, że coś odbiega od tego. To jest dosyć w niskiej wersji, to też jest 0, tam 12 chyba, czy ileś teraz, więc warto śledzić ten rozwój, warto sobie może nawet już zacząć używać. Natomiast wiadomo, jak to z wersjami 0, jest to niestabilne. Alternatywą jest jeszcze PHP Architecture Tester. Tego z kolei nie używałem, tylko widziałem, dlatego że w wersji tam chyba 0.9 to było jako takie dedykowane narzędzia, w wersji 0.10 to zmienili na plugin do PHP Stana, czy jakoś coś takiego, więc jakby nie było sensu w ogóle to jakoś implementować i się nad tym skupiać, skoro i tak się to miało zmienić. Ale już jest właśnie, powiedzmy, że stabilne, więc można się ewentualnie przyglądać temu. Dobra, i tyle, jeśli chodzi o narzędzia. Natomiast przejdźmy do drugiego jakby aspektu tej prezentacji, czyli do procesu QA-owego. Proces QA ja bym osobiście podzielił na dwa. W sensie lokalny, czyli to, co wy jako deweloperzy, deweloperki robicie u siebie na komputerze, i centralny, który jest gdzieś tam w systemach, których używacie u siebie. No ale jest jakaś część wspólna. Jak sądzicie, co tutaj w tej części wspólnej powinno być tak naprawdę? No większość tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, niekoniecznie wszystkie, tak? Bo podejrzewam, że nie jesteście w stanie odpalić na przykład całej suity testowej, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, testy integracyjne end-to-end czy tak dalej. Podejrzewam, że nie robicie tego lokalnie, tylko gdzieś tam na CI, tak? Ale takie podstawy właśnie jak DepTrack, jak standardy kodowania, jak PHP Stan i tak dalej, to są rzeczy, które powinny być robione i tu, i tu. I teraz tak, co nam, jak chcemy takie coś osiągnąć, to jak, co o czym powinniśmy myśleć? Przede wszystkim o tym, że powinniśmy i lokalnie, i centralnie korzystać z tych samych narzędzi i wywoływać je w ten sam sposób. Dlatego, że co nam to da, jeżeli my lokalnie na przykład sobie jakąś ograniczoną analizę zrobimy, a centralnie będzie coś innego. Dlatego dobrze jest centralizować i standaryzować tego typu procesy. Można to zrobić na przykład poprzez skrypty kompozerowe definiowane w composer.json. Może to być makefile, mogą być jakieś skrypty bashowe, komendy command line'owe i konfiguracje w IDE. To się zwłaszcza przydaje, jeżeli komitujecie do repozytorium katalog IDEA, na przykład z PHP Storma i współdzielicie konfigurację. To jest oczywiście osobny temat, ale osobiście mogę to polecić, bo dzięki temu każda osoba, która ściąga taki projekt, ma od razu wiele różnych konfiguracji projektowych współdzielonych. W przypadku skryptów w kompozerze na pewno należy pamiętać o tym, że to przechodzi, to jest proksowane przez kompozera i to jest osobny proces odpalany pod spodem i ten proces ma timeout. Więc jeżeli chodzi na przykład o PHP Stana, czy jakąkolwiek analizę, która trwa długo, tam domyślnie jest chyba 300 sekund, jak dobrze pamiętam. Jeżeli coś trwa dłużej, to po prostu nam to kompozer urwie. Ale możemy się tego pozbyć, definiując takie coś. I podejrzewam, że większość z was wie, że w kompozer JSON, jak jest sekcja ze skryptami, to tam podajemy nazwę i co się ma wykonać. To może być po prostu string, to wtedy będzie pojedyncza komenda, a to może być też tablica i wtedy to jest zestaw skryptów, które się pod tą komendą odpalają i wtedy, jeżeli jako pierwszy w tym zestawie zrobimy sobie takie coś, to wyłączamy ten timeout i to może sobie się kręcić, ile tam potrzeba. No dobra, ale jak już mamy zdefiniowane te skrypty gdziekolwiek tam w jakiś sposób, mamy to ustandaryzowane, to jak to teraz wywołać, tak żeby było, żebyśmy mieli ten feedback, czy wszystko jest ok. Oczywiście, jeżeli mamy w zespole jakąś konwencję i wszyscy o tym pamiętają i sumiennie tam jakieś wywołują jakąś komendę, która jest entry pointem do całego tego procesu przed każdym dostarczeniem kodu, no to może nie ma sensu tego automatyzować, ale
Wiadomo, jak to jest w praktyce, zawsze ktoś tam coś zapomni, albo tam mu się nie chce na przykład, więc dobrze też o tym pomyśleć, jak to zautomatyzować. I do tego mogą posłużyć, bo oczywiście to nie jest jedyne rozwiązanie, mogą do tego posłużyć gitowe hooki. A skoro są gitowe hooki, to jest też narzędzie, które się nazywa Captain Hook. I to jest narzędzie, które tak naprawdę służy do tego, żeby się wpiąć w proces gita ze skryptami napisanymi w PHP. Generalnie polega to na tym, że Captain Hook podczas inicjalizacji, którą tam jakąś komendą wywołujemy, instaluje w katalogu .git hooks swoje pliki, które są takimi proxy plikami do wywołania narzędzia. I już później na tym poziomie to narzędzie reaguje na to, jaki to jest hook i czy my coś chcemy w tym momencie robić. Więc generalnie wygląda to tak, że jest git hook i na końcu jest akcja. Ta akcja definiujemy coś, co się ma wydarzyć, a po drodze jeszcze są warunki. Dzięki temu możemy tak naprawdę jeszcze bardziej uelastycznić tą konfigurację i zrobić jakieś akcje tylko w określonych sytuacjach. Tu mamy taki przykład, nie wiem, czy go dobrze widać, ale na przykład jest, chcemy na prepush, czyli w momencie, kiedy ktoś już skomitował i chce to wypchnąć do repo, chcemy odpalić composer validate, ale nie zawsze. Tutaj mamy taki condition, że file to be pushed, albo composer JSON, albo composer log. W innych sytuacjach to tak naprawdę nie ma sensu. Composer validate służy do tego, żeby sprawdzić, czy konfiguracja w composer JSON jest poprawna i czy content hash w composer logu się zgadza z obecnym stanem composer JSON-a. Jak inne pliki są zmieniane, nie ma sensu odpalać tej akcji. I dzięki temu jest to możliwe. A jak wygląda taka akcja? No tu jest właśnie ten to be pushed pokazany. Konstruktor to są właśnie te... To są właśnie te argumenty, które są przekazywane do tego, do tej klasy, więc to widać tutaj. Tutaj przychodzi ta tablica plików, a to już jest kontrakt typowo tego conditiona, który wyzwala tą metodę istru i ona tam sobie sprawdza, jaki jest div i jeżeli w tym divie występują te pliki, no to jest true i wtedy ta akcja się odpala, a jak nie, to się ona nie odpala. I tu jeszcze jest drugi kontrakt, można ograniczyć tak już stuprocentowo, kiedy ta akcja może być wykonywana. Bo konfiguracyjnie możemy się pomylić, tak? Możemy użyć tej akcji na przykład w pre-commicie chociażby, a nas nie interesuje pre-commit, bo wtedy na przykład nie możemy wykryć tego diffa, tak? My chcemy to ograniczyć tylko i wyłącznie do pre-pusha, więc to można tutaj zrobić. No dobra, ale sobie zdefiniowaliśmy te wszystkie akcje, reguły i tak dalej. Wiemy, że teraz u wszystkich, którzy korzystają z Gita, będzie proces identyczny, no ale sobie deweloper myśli, nie. Ja tam sobie zaznaczę checkboxa w PHP Stormie, żeby wyłączyć walidację, żeby wyłączyć hooki i co mi zrobisz? Ano, ja ci zrobię tak, prawda? Nie ma po prostu. Po to mamy lokalny ten proces QA-owy i po to mamy centralny. Po stronie cokolwiek, czy używacie GitLaba, GitHuba, tam Bitbucketa z jakimiś Jenkinsami, cokolwiek, tam powinniście mieć też ten proces. I to już jest proces, którego zazwyczaj się nie ominie, po prostu on się musi wykonać. Jakie są zatem jeszcze takie podsumowanie, jeżeli chodzi o proces CI-owy? Jeżeli chodzi o projekty, to powinniśmy odzwierciedlić runtime produkcyjny. Tu chodzi o to, że jeżeli tworzymy aplikacje tak naprawdę, takie systemy, które są bytami takiego, powiedzmy w rozumieniu kompozera, bytami najwyższego poziomu, czyli one już nie są zainstalowane jako zależności w innych projektach, tak? Tam mamy kompozer loka, to już jest jakby taki finalny stan i tak jak my to chcemy odpalać, to powinniśmy to też standaryzować. Jeżeli budujemy obrazy Dockera, no to mamy temat załatwiony, bo odpalamy po prostu wszystkie narzędzia QA-owe na tym obrazie, gdzie mamy ten runtime odzwierciedlający tak naprawdę produkcję, no, o ile odpalamy te obrazy na produkcji. A jak nie,
to te obrazy też powinny w swoim buildzie odwzorowywać właśnie runtime produkcyjny. Czyli jeżeli na produkcji mamy zwykłe wirtualne maszyny i tam na nich odpalamy kod, to w Docker buildzie powinniśmy mieć ten sam runtime tak naprawdę. Jeżeli chodzi o biblioteki, to tak naprawdę powinniśmy testować na wszystkich wspieranych wersjach PHP, czyli jeżeli wspieramy tam od 7.4 na przykład do 8.1, to powinniśmy mieć matrycę Javów, które odpalą nam te zadania, w zasadzie testy, również z flagą prefer lowest na tych wersjach wspieranych. I tu właśnie taka uwaga, że tak naprawdę tam statycznej analizy czy standardów kodowania nie ma sensu odpalać na wszystkich wersjach, to bardziej chodzi o jakieś tam unit testy czy tego typu sprawy, które mogą zadziałać różnie w zależności od ten, bo PHP stan sam w sobie potrafi wykryć w Composer JSONie też, jaki jest zakres wspieranych wersji PHP i tak się dostosować, żeby nie raportować rzeczy, które powinny działać jakby we wszystkich tych wersjach. To gdzieś tam w środku też on sobie to obsługuje. Powinniśmy też optymalizować Javy, czyli podobnie jak w tym hooku, gdzie akcja była wykonywana tylko jeśli jakieś rzeczy były spełnione, to tutaj podobnie. Jeżeli na przykład zmieniamy w komicie, nie wiem, plik readme, to jaki jest sens odpalać unit testy i tak dalej, tak? Czyli to palenie tylko zasobów na serwerach, bo przecież nic się nie zmieniło tak naprawdę, więc tutaj warto myśleć o tym i odpalać te Javy w takich kontekstach, w jakich one jakby biorą udział i które ich dotyczą. Czyli na przykład jeżeli zmieniamy konfigurację PHP stana, albo zmieniają się pliki PHP stana, albo zmienia się, nie wiem, plik baseline, który też mamy zakomitowany, to wtedy warto odpalać. Ale jeżeli, nie wiem, to są właśnie jakieś YAML-e związane z konfiguracją pipeline'u, to może niekoniecznie. Także trzeba mieć tutaj jakiś kontekst. No i trzeba dawać dobry feedback, bo tu chodzi o to, że żeby na przykład odpalać te Javy w CI z takimi flagami, żebyśmy mieli output, czyli żadne tam silent i tak dalej, bo jeżeli nam Jab sfailuje, to byśmy woleli wiedzieć, czemu sfailował, tak? A nie return code inny niż zero i do widzenia. Więc tam dobrze jest mieć to zrobione w taki sposób, żeby było jasne i klarowne, z czym jest problem. Na koniec jeszcze takie drobne, inne użyteczne narzędzia. Jest sobie taka paczka Composer Unused. Jeszcze nie miałem okazji jej użyć tak naprawdę, natomiast służy do tego, żeby wykryć w aplikacji zależności, które nie są tak naprawdę potrzebne. Wiadomo, że systemy się rozwijają, są dynamiczne, czasami dodajemy feature'y, czasami usuwamy i może się zdarzyć tak, że na jakimś etapie rozwoju systemu dodaliśmy jakąś zależność, potem feature zniknął, zależność została. Instaluje się w każdym buildzie, zajmuje miejsce, zajmuje jakby ten czas pobierania i zupełnie niepotrzebnie. Więc ta paczka może nam wykryć tego typu użycie. Composer Require Checker to z kolei jest narzędzie do wykrywania tak zwanych soft dependencies, czyli jeżeli na przykład nasza aplikacja A ma zależność do paczki B, a ta ma zależność do paczki C, to jeżeli my w naszej aplikacji A użyjemy klas z paczki C, to już właśnie jest soft dependency. W momencie, kiedy my się zdecydujemy na usunięcie paczki B, to tak naprawdę odinstalujemy i B, i C, C nam znika z systemu, a w naszym systemie A jest użycie tej paczki. Tak nie powinno być. Jeżeli my używamy paczki C, powinniśmy mieć ją jawnie w swoich wymaganiach kompozerowych i instalować ją jawnie, a nie używać właśnie tak zwanych soft dependencies. Jest jeszcze taka paczka od Simplify, czyli to jest też od autora Rektora i ECS-a, Config Transformer. To nie jest narzędzie, które nam pomoże w sposób trwały w procesach, nie ma sensu tego dodawać do CI i tak dalej. To jest narzędzie do jednorazowej roboty w projekcie. Generalnie chodzi o to, że jeżeli mamy konfiguracje takie symfonowe w YAML-ach albo w XML-ach, to możemy je sobie w sposób automatyczny zamienić na konfigurację PHP-ową, która oczywiście ma te zalety, o których już była też mowa wcześniej, podlega statycznej analizie, podlega standardom kodowania i tak dalej, i tak dalej. Ma podpowiadanie składni, kiedy edytujemy te pliki, to IDE tam dużo łatwiej, nie potrzebujemy do tego pluginów, bo oczywiście w YAML-ach też możemy sobie jakoś poradzić.
I to by było na tyle. Także dziękuję za uwagę. W Twitterze można poczytać bloga po polsku lub po angielsku, jak tam kto woli. I teraz jeszcze pytanie, czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, złapiesz? Tak, chciałem powiedzieć, bo tam wspominałeś o tym, że miałeś problemy z zależnościami, te pull requesty, które tam Tomasowi do rektora rzuciłeś, że szczególnie jak ktoś ma jakiś bardzo legacy kod, to jest taka paczka, znaczy Docker po prostu, obraz dockerowy, PHPQA się nazywa, który można wpiąć do od swojego... Od Jakuba Zalasa, tak? Tak, można wpiąć do swojego projektu, nawet jak się ma jakieś, nie wiem, PHP 5.6 czy jeszcze mocniejsze legacy. Tak. No i to jakby rozwiązuje te problemy z zależnościami, tak? Że możemy korzystać i tak, z rektora. Czy ja powiem tak, znam ten obraz, nie używam go dlatego, że ja uważam, że te narzędzia nie po to są instalowane w projekcie na konkretnych zależnościach, na konkretnej wersji PHP, żeby później odpalać je, montować je do obrazu z inną wersją PHP i odpalać je w innym środowisku niż wstępnie zostały jakby zainstalowane. Tak? Więc nie jestem fanem tego rozwiązania, natomiast no, jest to zawsze jakaś alternatywa. Tak. PHP też masz w konfiguracji tych narzędzi tak ustaloną. Dla jakiej, tak jak mówiłeś, dla PHP Stana możesz sobie ustalić na przykład maksymalną wersję, do której on ma raportować, no to tak samo w przypadku właśnie tego obrazu. Tak, tylko że chodzi o to, że na przykład jeżeli budujesz system na PHP 7.4, tak, i masz zainstalowane paczki na 7.4, to potem jak, nie wiem, używasz takiego obrazu, a on w środku ma PHP 8.1 i zamontujesz ten swój kod tam, to po prostu ta analiza z niektórymi narzędziami może się wywalić, nie? No bo po prostu ci powie, że to jakby nie jest kompatybilne. Znaczy, ale mogę się tu mylić, bo po prostu nie używałem tego narzędzia, bo mi nie odpowiada ta koncepcja, tak? Ale z praktyki nie mogę powiedzieć. Dzięki. Tak? Halo? Wiesz, nie wiem, czy słyszałeś o takim narzędziu Vercel PKG. To jest coś takiego, że pakuje ci cały JS-owy do jednego executable, do jednej binarki. Mhm. I nie wiem, czy, bo widzę, że tu jesteś oblatany w tym wszystkim, i czy może spotkałeś coś takiego w PHP-ie? Pytam, bo na przykład fajnie byłoby sobie pisać jakieś automatyzacje czysto w PHP-ie, ale żebym mógł ich mieć dużo, wiesz, w różnych wersjach PHP-a, bo jest na przykład dużo projektów i tak dalej, i wtedy łatwiej zainstalować na przykład w CI/CD, no nie? Coś takiego. To znaczy, czy jeżeli coś... chodzi o PHP i generowanie jednego pliku, no to po to są pliki FAR, tak? Jakby... Tak, ale musisz mieć wtedy zainstalowanego PHP-a, nie? Na hoście. A mi chodzi o to, że teraz to owrapowywuje w dockery, ale chodzi i w bashowe helpery, ale chodzi o to, żeby po prostu krótka binarka i się odpala ten kod, nie? Nie wiem, nie umiem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Także dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za udział.